Witaj, zacny panie. I ty, piękna panno. Witaj, młodzieńcze. Dom wasz wydał mi się tak gościnny, że wszedłem sobie bez zaproszenia. Proszę o wybaczenie. Nie trzeba o to prosić. Nasze drzwi stoją otworem dla wszystkich. Proszę, niech pan siada. Zaraz nakryję ze stołu. Co to panu? Nie, nic takiego. Myślałam, że pan przestraszył się mnie. Nie, nie. Na pewno pan zmęczony. Niechże pan siada. U nas może pan świetnie odpocząć. Miasto jest bardzo spokojne. Tutaj nigdy nic się nie zdarza. Nigdy? Nigdy. Co prawda w zeszłym tygodniu trochę wiało. W pewnym domu wiatr omal nie zerwał dachu, ale to już nie jest takie wielkie wydarzenie. Proszę bardzo. Dziękuję, przepraszam. Pan mówi, że wasze miasto jest bardzo spokojne. Oczywiście. A smog? Ach, pan o tym. Myśmy się już do niego przyzwyczaili. Żyje z nami już przeszło 400 lat. Ale pańska córka. Panie wędrowcze. Nazywam się Lancelot. Panie Lancelocie, bardzo proszę o tym ani słowa. Dlaczego? Dlatego, że już się nic na to nie poradzi. Tak powiadacie. Tak, już nic się na to nie poradzi. Właśnie byliśmy teraz w lesie na przechadzce. Wszystko żeśmy już sobie omówili dokładnie, bez reszty. Jutro, kiedy tylko smok ją zabierze, ja też umrę. Tatku, nie mów o tym. I to już wszystko, to już wszystko. Przepraszam, jedno pytanie. Czy nikt nie próbował się z nim bić? Przez ostatnie 200 lat nikt. Przedtem walczono z nim bardzo często, tak. Ale on pokonał wszystkich swoich przeciwników. To wspaniały stratek, wielki taktyk. A wspólnymi siłami miasto przeciwko niemu nie występowało? To też się zdarzało. No i co? Spalił przedmieścia i odebrał rozum połowy mieszkańców. Zechce pan wziąć jeszcze masła, bardzo proszę. Tak. Powinienem nabrać sił. On się całkiem rozzuchwalił. Ale co też pan mówi? Jest taki dobry. Taki dobry? Zapewniam pana, kiedy naszemu miastu groziła cholera, smok tknął ogniem na jezioro i zapalił je. W ten sposób miasto piło wodę przegotowaną, uratowało się od epidemii. Dawno to było temu? A nie. Właśnie minęła 82. rocznica. A co on jeszcze dobrego zrobił? Uwolnił nas od cyganów. Aż cyganie to bardzo mili ludzie. Co pan mówi? Jeszcze w szkole mnie uczono, że to straszni ludzie. Kochani, niecierpliwi ludzie. Proszę tak nie mówić. Proszę tak nie mówić. A cóż jada ten wasz smok? Miasto składa mu miesięczną daninę w postaci 1000 krów, 2000 owiec i 5000 kur. I do tego dochodzi jeszcze 2 pudy soli. Latem i jesienią 10 warzywników, sałaty, szparagów i kalafiorów. On was obżera! Ale co też pan mówi? My się nie skarżymy. A zresztą, czy może być inaczej? Póki on tu jest, nie ośmieli się tchnąć nas żaden inny smok. Tak, ale inne smoki, o ile wiem, są już dawno pozabijane. A jeżeli przypadkiem nie? Zapewniam pana, jedyny sposób, żeby się uchronić od smoków, to mieć własnego smoka. I... ale... dosyć już o tym, dosyć. Proszę, może pan nam coś opowie ciekawego? Zgoda. Wiecie państwo, co to jest księga zażaleń? Nie. Nie.
O 5 lat pieszej drogi stąd, w Czarnych Górach, jest ogromna jaskinia. W tej jaskini jest księga, zapisana już prawie do połowy. Kto pisze tę księgę? Świat. A dla kogo pisana jest ta księga? Dla mnie. Dla pana. No, dla mnie i dla niewielu innych. Może trochę tam powagi, ale odznaczamy się uwagą. Dowiedzieliśmy się, że jest gdzieś taka księga i postanowiliśmy do niej dotrzeć. I co robicie? Wtrącamy się do cudzych spraw. Mam wam pomóc? W jaki sposób? Pomóc? Pan nam nie może pomóc. 3 razy byłem śmiertelnie ranny z ręki tych, których ratowałem. I choćbyście mnie nie prosili, wyzwę smoka na pojedynek. On pana zabije, a to zatruje ostatnie godziny mojego życia. Wyzwę smoka. Proszę wejść. Pan smok przybył na pomstę. Prosimy bardzo. Czołem. Witaj, Elzo, moja mała. Macie gościa, kto to? To wędrowiec podróżny. Jak? Raportuj z więźle po żołniersku. Kto to? Podróżny. Świetnie. Wędrowcze, czemu nie patrzysz na mnie? Ty się tak gapisz na drzwi. Czekam na wejście smoka. To ja jestem smok. Pan? Mówiono mi, że pan ma 3 głowy. Pazury, kły. Dziś tu jestem bez parady, nieurzędowo. Tak, pan smok często bywa wśród ludzi, także czasami sam się przedzierzga w człowieka i odwiedza nas jak stary znajomy. Tak, jesteśmy naprawdę przyjaciółmi. Kochany panie Charlemagne. Elzo, daj łapkę. Ech, szalutka, kokietka. Jaka ciepła łapka. Podnieś młotkę. Uśmiechnij się. Tak. No co ty tam, wędrowcze? Podziwiam. Zuch, raportuję z więźle, podziwiaj. U nas wszystko po prostu po żołniersku. Jedz. Nie, dziękuję, jestem syty. O, to nic, jedz. Po coś tu przyjechał? Mam tu jedną sprawę. Co? Mam tu sprawę. A jaką sprawę? No, mów, mów, może ci nawet pomogę. Po coś tu przyjechał? Żeby cię zabić. Głośniej. Wyzywam cię na bój, smoku. Słyszysz? Dureń. No, czemu milczysz? Straszne, co? Nie. 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 A no cóż. Ma pan na imię Lancelot. Tak. Jest pan potomkiem znanego, błędnego rycerza Lancelota. Daleki mój krewny. Przyjmuję pańskie wezwanie. Błędni rycerze są jak cyganie. Was trzeba wyniszczyć. Tak, tylko że ja się nie dam. Unicestwiłem 809 rycerzy, zniszczyłem 6 armii i 5 watach zbuntowanego motłochu. Proszę, niech pan spocznie. Dziękuję. Występuje pan przeciwko mnie, a więc i przeciwko wojnie. Co pan, co pan, co pan? Całe życie wojuje. Jest pan tu obcy, my zaś nawet dawno umiemy rozumieć się wzajemnie. Całe miasto ze zgrozą będzie patrzyło na pana i przyklaśnie pańskiej śmierci. Oczekuje pana śmierć bez sławy, jasne? Nie. Widzę, że pan jest dalej zdecydowany. No, coraz bardziej. Jest pan godnym przeciwnikiem. Dziękuję. Będę walczył z panem na serio. Znakomicie. Zabiję pana natychmiast. Od razu, tu na tym miejscu. Przecież ja jestem bezbronny. A pan? Chciałby, abym panu dał czas na uzbrojenie się. Przecież powiedziałem, że będę walczył z panem na serio. Pan się mnie boi. A wie pan? Nie znam strachu. To dlaczego pan się tak śpieszy? Znajdę sobie broń i spotkamy się w polu. A po co? Żeby ludzie nie pomyśleli, że pan stworzył. Ludzie niczego nie pomyślą. Tych 2 będzie milczeć, a pan umrze sobie zaraz.
cicho i bez rozgłosu. Proszę się wstrzymać. Słucham? Nie wolno panu go zabić. Co? Proszę wybaczyć, niech pan się na mnie nie gniewa, ja jestem tylko archiwistą. No i co tu ma wspólnego z tym pańska posada? Mam w swojej pieczy dokument, podpisany pańską ręką, 382 lata temu i dokument ten nie został jeszcze anulowany. Proszę zwrócić uwagę, że ja się nie sprzeciwiam, ja tylko przypominam, tam jest podpisany Smok. No i co? Koniec końców to jest moja córka, ja chyba mam prawo domagać się, żeby żyła trochę dłużej, to jest całkiem naturalne. Proszę trochę zmienić tutaj. Niech się dzieje co chce. Zakładam sprzeciw. Nie wolno panu go zabić. Każdy, kto pana wyzwie na pojedynek, będzie bezpieczny aż do dnia walki. Tak pan sam napisał i konfirmował to przysięgą. Tak? Kiedy został napisany ten dokument? 382 lata temu. No widzi pan, byłem wtedy jeszcze strasznie naiwnym, niedojrzałym smarkaczem. No, ale dekret jeszcze nie został anulowany. Gdyby tak wszystko brać pod uwagę. Ale dokument? Dość już o dokumentach. Jesteśmy dorośli. Ale przecież pan sam to podpisał. Ja zaraz go mogę przynieść. Proszę. Ani kroku. Dlaczego pan patrzy na mnie tak? Ja protestuję. Zgoda. Będę się z panem bił jutro, tak jak pan prosił. Odleciał. Co ja narobiłem? Elzo, ty się na mnie nie gniewasz? Nie, co też ty? Poczułem się trochę słabo. Ja przepraszam, pójdę się położyć. Po co pan to wszystko zaczął? To przecież nie takie straszne umrzeć młodo. Wszyscy się postarzeją, a ja nie. Co też pani mówi? Jak się pani zastanowi, nawet drzewa jęczą, kiedy się je rąbie. A ja się nie skarżę. Nie żal pani ojca. Ale ojciec umrze akurat wtedy, kiedy będzie tego pragnął. Właściwie to szczęście. A narzeczony? Skąd pan wie, że miałam narzeczonego? Przeczułem to. Ale Smok, żeby pocieszyć Henryka, mianował go swoim osobistym sekretarzem. No to już nie tak żal będzie się z nim rozstać. A pani miasto rodzinne? Ale przecież ja ginę za swoje rodzinne miasto. I to wszystko. A co jeszcze można uczynić? Zabić Smoka! To niemożliwe. Smok zwichnął wasze dusze. Zatruł krew i zaćmił wzrok. Ale my to naprawimy. Nie trzeba. Jeżeli słuszne jest to, co pan mówi o mnie, to lepiej już, żebym zginęła. Witaj, Elzo. Gdzie ten wędrowiec? Tu jestem. Przede wszystkim bądź pan tak dobry, mówić jak najciszej, o ile możności bez gestów. Stąpać też proszę bardzo delikatnie. Nie, nie patrzeć mi w oczy. Dlaczego? Moje nerwy są w okropnym stanie. Cierpię na wszystkie nerwowe i psychiczne choroby, jakie są tylko na świecie. Oprócz tego jeszcze na trzy dotąd nieznane. Myśli pan, że to tak łatwo być burmistrzem przy Smoku? A ja zabiję Smoka i zaraz będzie panu lżej. Lżej? Lżej. To, że ośmielił się pan wyzwać pana Smoka na pojedynek, jest nieszczęściem. Wszystko było w porządku. Pan Smok dzięki swoim wpływom trzymał na wodzy mojego zastępcy, wyjątkowego
szubrawcę oraz całą jego bandę. Niech pan zrozumie, nieszczęsny człowieku, że ja uratuję miasto. 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 Mój zastępca to taki szubrawiec, że chętnie oddałbym dwa miasta, żeby go tylko pognębić. Błagam. Błagam. Nie, niech pan wyjeżdża. Nie, nie, nie wyjadę. Powinszować. Mam atak katalepsji. Niech pan zrozumie. Przecież ja wszystkich uratuję. Nie rozumie pan? Nie. A kto pana prosi, żeby się z nim bić? Całe miasto tego chce. Czy na pewno? Niech pan spojrzy przez okno. Najlepsi ludzie miasta przybiegli tu, aby prosić pana, żeby wynosił się wam precz. No gdzie oni są? Kryją się pod ścianami. Podejdźcie bliżej, przyjaciele! Dlaczego oni idą na paluszka? Żeby mi nie działać na nerwy. Podejdźcie bliżej, przyjaciele! Druhowie moi! Powiedzcie panu Lancelotowi, czego chcecie od niego! No! Raz, dwa, trzy! Precz, niech żyje Smok! 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 Smok, 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 Smok! No? Proszę. Jeżeli jest pana człowiek humanitarny, kulturalny, to ustąpi pan przed wolą ludu. Za nic. Pisuję państwu, złapało mnie lekkie pomieszanie zmysłów. Czajnik jestem, proszę mnie zaparzyć. Rozumiem, dlaczego ci dobrzy ludkowie przyszli tu na paluszkach. No, dlaczego? Żeby nie obudzić prawdziwych ludzi. No, ja sobie z nimi pogadam. Proszę mnie postawić na ogniu! Zresztą co on może? Smok wyda rozkaz i wsadzimy chłopa do więzienia. Droga Elzo, nie denerwuj się w oznaczonym terminie. Co do sekundy nasz kochany Smok weźmie cię w objęcia. Nie przejmuj się. Dobrze, dobrze. Kto tam? A, witaj, synku. To od niego przechodzisz? No, rzecz jasna, nie będzie żadnego pojedynku. No, masz rozkaz, żeby wsadzić pana Lancelota do ciupy. Pan Smok rozkazuje, po pierwsze, wyznaczyć walkę na jutro. Tak. Po drugie, zaopatrzyć Lancelota w broń. Po trzecie, postępować trochę mądrzej. Winszuję państwu. Straciłem przytomność umysłu. Hej, hop, gdzie ta przytomność? Gdzie ta przytomność? Hej, hop, niech się odezwie. Mam rozkaz, by porozmawiać z Elzą na osobności. Idę już. Idę. Czy masz nadzieję, że Lancelot cię uratuje? Nie. A ty? Ja też nie mam. Co Smok kazał ci powiedzieć? Żebyś zabiła Lancelota. Oczywiście, jeśli znajdzie taka potrzeba. Jak? Jest zatruty. Ja nie chcę. A pan Smok kazał na to powiedzieć, że inaczej pozabija wszystkie twoje przyjaciółki. Dobrze, powiedz, że się postaram. A pan Smok kazał na to powiedzieć, że wszelkie wahanie będzie traktowane jako nieposłuszeństwo. Thank you.
Witaj, synku. Witaj, ojcze. Posyłałeś po mnie? Chciałem wiedzieć, jak wam leci. Posiedzenie miejskiej rady skończone? A gdzie tam? Przez całą noc ledwieśmy zdążyli zatwierdzić porządek dzienny. Zmęczyłeś. A jak myślisz? W ciągu ostatniej pół godziny 3 razy zmieniano mi kaftaniki bezpieczeństwa. Ja nie wiem, na zmianę pogody czy co, ale okropnie mnie dziś łupie moja przeklęta schizofrenia. Bredzę, bredzę i bredzę. Myśli prześladowcze, halucynacje, to się owo tamto. Masz co palić? Mam. Palniemy sobie. Kiedy więc powieźmiecie uchwałę w kwestii uzbrojenia? Jakiego znów uzbrojenia? W sprawie broni Lancelota. Jakiego Lancelota? Coś ty zwariował? Oczywiście. Ładny syn całkiem zapomniał, jak ciężko chory jest jego biedny ojciec. O ludzie, 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 miłujcie się wzajemnie. Widzisz, co za brednie wygaduje? To nic, babciu, to nic, to przejdzie. Wiem, że przejdzie. Wiem, że przejdzie, ale zawsze przykrość. Posłuchaj mnie, są ważne nowiny. Stary smoczniot zrobił się nerwowy. Nieprawda. Zapewniam cię, to cię nie zastanie. Nie, 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 ani trochę. Babciu, powiedz mi. Ty jesteś starszy ode mnie, doświadczeńszy. Co myślisz o zbliżającej się walce, co? Odpowiedz mi, bardzo cię proszę, odpowiedz. Tylko bez państwowotwórczej emfazy, czy Lancelot może zwyciężyć, co? Babciu, odpowiedz. Proszę bardzo, synaczku, proszę bardzo, odpowiem ci z całą prostotą, z czystym sumieniem. Tak jestem, rozumiesz, dziecię moje, szczerze przywiązane do naszego smoczka. Nie, nie, nie wiem, rodzinne uczucia czy co, ale czasami mam nawet ochoty, no. Ja nie wiem, jakby cię to powiedzieć. Oddać za niego życie. Tak. O nie, 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 nie. On zwycięży, kochanieńki, zwycięży nasze panisko, smoczysko, nasz lotnik, zalotnik, nasze straszydełko, pieścidełko. Och, ale ja ci go kocham, kocham, uwielbiam. No, kropka, masz odpowiedź. Nie chcesz ty, babciu, szczerze z duszy serca porozmawiać ze swoim jedynakiem. Nie chcę, synaczku. Jeszcze nie zwariowałem. To znaczy, zwariowałem, ale nie do takiego stopnia. To smok. Smok kazał cię mnie przypytać. Co znowu? O, brawo, synku, brawo. Bardzo dobrze poprowadziłeś tę rozmowę. Dumny jestem z ciebie. Nie dlatego, że jestem ojcem, przysięgam. Dumny jestem jako znawca, jako stary służbista. Zapamiętałeś, co ci o to powiedziałem? Ma się rozumieć. A te wyrażonka? Smaczysko, panisko, pieścidełko, straszydełko, lotnik, zalotnik? Wszystko zapamiętałem. No. Tak też donieś. Dobrze, papo. Ach, ty. Mój jedyny, ty. Mój szpieguniu, ty. Robi karierkę kruszynka. Nie trzeba ci pieniędzy? Nie, dziękuję. Chwilowo nie potrzeba. No bierz, bierz. Jestem przy forsie. Właśnie wczoraj miałem atak kleptomanii. Wiesz. Dziękuję ci, to zbędne. No. A teraz powiedz mi prawdę. To też ty, synku, synku, jak tak. Małe, jak małe dziecko. Prawda i prawda. Ja sam sobie nie mówię prawdy już tyle lat, że w ogóle zapomniałem, jak ta prawda wygląda. Odrzuca mnie od niej. Mdłości mam na jej widok. Ty wiesz, czym ta przeklęta prawda pachnie? Wiesz? No już. Koniec. Ani słówka. Ani słówka. Niech żyje smok. No, niech żyje smok. Niech żyje smok! Niech żyje smok! Niech żyje smok! Niech żyje smok! Nie popatrz! Jego wysokość raczy się pokazać nad siwymi górami! Jego wysokość raczy zawrócić oraz skryć się wśród dymu i ognia! Patrz! Patroluję. Tak. Tak, tak, tak. Słuchaj. No a teraz ty mi odpowiedz na jedno pytanko. Czy smok rzeczywiście nie wydał żadnych rozkazów? Co, synku? Nie wydał, papo. Co więcej, nie zaszlachtujemy? Kogo? No, naszego zbawcy. Ach, papo. No ale synku, powiedz. No, no powiedz, co tam? Co, nie kazał przytłamsić pana Lancelota? No mów, synku. No powiedz. Milczysz. Milczę. Rozumiem, milcz, milcz. Służba. Przypominam, panie burmistrzu,
że z minuty na minutę powinna się rozpocząć uroczysta ceremonia wręczenia broni panu bohaterowi. Niewykluczone, że sam nasz Smoczysko zaszczyci tę ceremonię swoją obecnością, a u ciebie jeszcze nic nie gotowe. Już, idę. Idę, no, zawiesz na mi rękawy. Raz, dwa, znajdziemy dla niego jakąś broń. Będzie zadowolony. O, ty, Lancelot tu idzie. Zabierz go stąd, zaraz tu przyjdzie, żeby przez nią pogadać. Chwała ci, chwała, Hosanna! Hosanna, święty Jerzy, zwycięzco! Przepraszam. Zwiodły mnie moje majaki. Nagle mi się zaczęło wydawać, że pan jest podobny do niego. Tak, to bardzo. Być może to daleki mój krewny. Mhm. Pan posłał gońca do mnie. Do mnie, rzekł król i obejrzał się na królową. Do mnie, zakrzyknął bocian i nadział żmiję na ostry swój dziób. Do mnie mknęły dzieweczki, dosiadłszy na oklep swych zgrabnych laseczek. Mówiąc prościej, owszem, to ja wzywałem, panie Lancelot. Czym mogę służyć? Najpiękniejszą ozdobą dzieweczki. Skromność i przejrzysta sukienka. O zachodzie dzikie kaczki przefrunęły nad kółysku. Jest pan oczekiwany na posiedzeniu Rady Miejskiej, panie Lancelot. Po co? Po co, po co? Po co rosną lipy na ulicy Smoczych Łapek? Po co tańce, jeśli pragniesz pocałunku? Po co się całować, jeśli grzmią kopyta? Rajcowie miejscy winni pana zobaczyć, aby się przekonać osobiście, jaka broń. Najlepiej się panu nada. Chodźmy, panie Lancelot, stańmy przed nimi. Wzywałeś mnie. Wzywałem. Jaka szkoda, że na wieży stoi strażnik. Gdyby nie ta przykra w najwyższym stopniu przeszkoda, to bym się objął i pocałował. A ja bym cię uderzyła. Ach, zawsze byłaś trochę za bardzo cnotliwa. A Lancelot jeszcze nie próbował smalić do ciebie cholerek, co? Co? Zresztą jestem pewien, że nie. Wszystko mu jedno, kogo ma zbawiać. Już tak jest wytresowany. On ci się nawet dobrze nie przyjrzał. Poznaliśmy się dopiero. To nie jest wytłumaczenie. Wezwałeś mnie tylko w tym celu, żeby mi to objaśnić. Nie. Wezwałem cię, aby zapytać, czy chcesz wyjść za mnie za mąż? Nie żartuję. Mam pełnomocnictwo, aby oznajmić ci, co następuje. Jeśli będziesz posłuszna i w razie potrzeby zabijesz Lancelota, to w nagrodę nasz smoczunio zrzeknie się ciebie. Nie chcę. Daj mi skończyć. Zamiast ciebie wybranką smoka zostanie inna, zupełnie obca dziewczyna. Tak czy owak jest już wyznaczona na kolejny rok. Wybieraj co lepsze. Głupia śmierć. Czy życie pełne takich uciech, o których dotąd zaledwie ci się tylko śnił? A i to tak rzadko, że aż przykro. On stchórzył. Kto? Nasz smoczek? Znam wszystkie jego wady. To żołdak, pasożyt, wszystko co chcesz. Ale nie tchórz. Wczoraj groził, a dziś się targuje. Bo to ja go urobiłem. Ty. To ja jestem prawdziwym pogromcą smoka, jeśli chcesz wiedzieć. Mogę wystarać się u niego o wszystko. Długo czekałem i doczekałem się. Nie jestem na tyle głupi, aby cię ustąpić komukolwiek. Nie wierzę ci. Wierzysz. Wszystko jedno. Nie mogę zabić człowieka. Ale mimo to zabrałaś ze sobą nóż. Odchodzę, moja droga, ale odchodzę spokojnie, ty spełnisz ten rozkaz. Ze względu na siebie i ze względu na mnie. Pomyśl, życie, całe życie przed nami, jeśli tylko zechcesz. Pomyśl, urocza moja. Była
byłam najpotulniejsza w całym mieście. Dawałam wiarę wszystkim. Jak to się skończyło? Bardzo dobrze. Ale nie chcę. Chcę wszystko widzieć. Chcę wszystko słyszeć. Chcę wszystko czuć. Chcę być szczęśliwa. Macie za swoje. Zabrałam nóż, żeby się zabić. Ale się nie zabiję. Elzo, co za szczęście, że panią widzę. A to czemu? Taki mam trudny dzień, że serce prosi o chwilę wytchnienia, minutkę choćby. Był pan na posiedzeniu? Byłem. Po co oni pana wzywali? Proponowali mi pieniądze za rezygnację z walki. A co pan im odpowiedział? Powiedziałem durnie nieszczęśliwy. Elzo, pani jest jeszcze piękniejsza jak wczoraj. To jest niezbity dowód, jak bardzo pani mi się podoba. Czy wierzy pani, że panią uratuje? Nie. A ja się wcale nie gniewam. Proszę, jak mi się pani podoba. Uchwała o broni dla pana została powzięta. Niech pan się na nas nie gniewa, panie Lancelocie. Bardzo dobry kawał, bardzo dobry. Ja, jak ona powiedziała, a myślałam, że wszyscy chłopcy to umieją. A ten kawał znacie? Jednemu cyganowi odrąbano łeb. To? Aha. Wszystko gotowe? Musimy zaczynać, panowie. Opowiem wam po ceremonii. Proszę mi przypomnieć. No. Załatwimy to szybciutko. Do dzieła, panowie. Do dzieła, do dzieła, do dzieła. Wstrząśnięci i wzruszeni zaufaniem, jakie nam wasza wysokość okazuje, pozwalając podejmować tak ważne decyzje, prosimy łaskawie waszą wysokość o przyjęcie godności honorowego przewodniczącego. Prosimy po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci. Żal nasz jest niewymowny, ale trudna rada. Musimy zaczynać sami. Siadajcie, panowie. Zaczynam przysiadanie. Zaczynam na siadówkę. Wody? Otwieram. Wody? Dziękuję, kochanieńki. Panowie, powinszować. Złapało mnie rozdwojenie osobowości. Co ty wyprawiasz, stara idiotko? Nie widzisz, że prezyduje, czy co? A czy to babska robota, czy to ja się pchałam, słodyczo, ty moja? Już. Nie wierzcie mi dziury w brzuchu, dajcie odczytać protokół. Omawiano sprawę zaopatrzenia niejakiego Lancelota w broń. Powzięto decyzję zaopatrzyć, ale bez zbytecznego entuzjazmu. Hej, wy tam, dawać tu oręż. To jest miska cyrulika. Ale wyznaczony ją na stanowisko pełniącej obowiązki hełmu. Tam jedzie Natacka. Otrzymała nominację na tarczę. Proszę się nie obawiać, nawet przedmioty w naszym mieście są zdyscyplinowane i posłuszne. Będą pełnić swoje obowiązki z całą sumiennością. Pancerza rycerskiego niestety nie mamy na składzie, ale włócznia jest. Zaświadczenie niniejsze zostaje wydane na okoliczność, że włócznia faktycznie znajduje się w remoncie, co stwierdza się pieczęcią i podpisem. Wystarczy, jeżeli pokaże pan to Smokowi podczas walki i wszystko dobrze się skończy. No, zamykaj posiedzenie, stara piekielnica. A ty zamykam.
No i co to ludzie furt takie niezadowolone? No i sami nie wiedzą z czego takie niezadowolone. Kończ posiedzenie, piekielnicą. Siedzi rycerz pod miedzą, a myśliwi nie wiedzą, nie wiedzą. No kończ, kretynko, posiedzenie, kończ. A ty, smoczku, dobrze wiesz, strzelaj sobie, w kogo chcesz. Piw, paw, piw, paw, piw, paw. Oj. Patrz! Nie bo, patrz! Jego ekscelencja raczej się pokazać nad siwymi górami. Lecą tu ze straszliwą szybkością. Patrz! Jego ekscelencja lotem nurkowym powali w dół. Spada, prosto, lepiej! Wasza ekscelencjo, w oddanej mi pod nadzór jednostce samorządu miejskiego nie zaszły żadne zmiany w areszcie jedna osoba w aresztowanych... Wszyscy stąd, wszyscy won. Oprócz tego przybysza. No, jak zdrowie? Dziękuję, dopisuję. A co to takie, to naczynko takie, co pan ma tu? Tak. Broń. Ach, to broń. To moi ludzie tak się popisali? Oni. No, fagasy, przykre, co? Nie? Blaga. Ja mam zimną krew, ale nawet mnie byłoby przykro, strach pana obleciał. Nie. Blaga. Moi ludzie są potworni. Takich ludzi pan nigdzie nie znajdzie. Moja szkoła, mój sznyt. Ale jednak są ludzie. O, właśnie. I to jest tylko pozór. Nie. No, gdyby pan poznał ich duszę, to by pan zadrżał. A nawet byś uciekł. Nie chciałbyś umierać dla takich kalek. Przecież ja ich własnymi rękoma okaleczyłem. Tak, tak, łaskawco, okaleczyłem właśnie tak, jak należy. Ludzkie dusze są bardzo żywotne. Jak się poćwiartuje ciało, to człowiek ginie. Ale jak się poćwiartuje duszę, to się robi tylko posłuszniejsza. I to wszystko. Tak, tak, takich dusz nigdzie pan nie znajdzie. Tylko w moim mieście. Bezrękie dusze, beznogie dusze, gończe dusze, potępione dusze. A wiesz, dlaczego burmistrz zgrywa psychicznie chorego? Żeby ukryć, że nie posiada żadnej psychy, żadnej duszy. Dziurawe dusze, sprzedajne dusze. Szkoda, że są niewidzialne. To pana szczęście. A to dlaczego? Gdyby ludzie zobaczyli, w co zamieniły się ich dusze, poszliby nawet na pewną śmierć, żeby nie żyć dalej w upodleniu. Kto by panu wtedy dawał papu? Diabli wiedzą. Może pan ma rację. To co, zaczynałem. Proszę. Niech pan na sam szut pożegna się z dziewczyną, dla której pan idzie na śmierć. Hej, chłopcze, dawać tu Elzę. Podoba się panu dziewczyna, którą sobie wybrałem? Tak, bardzo, bardzo mi się podoba. A miło mi to słyszeć. Ona się mnie też bardzo podoba. Znakomita dziewczyna. Posłuszna. Chodź tu, chodź. Spójrz mi w oczy. Tak, dobrze. Oczęta jasne. Możesz pocałować mnie w rękę. Chusteczka ciepłe, to znaczy, że masz spokój w duszy. Chcesz się pożegnać z panem Lancelotem? Jak pan smok rozkaże. Oto, co ci rozkazuję. Porozmawiaj z nim jak najczulej. Jak najczulej z nim porozmawiaj. I możesz go pocałować na pożegnanie. Nie szkodzi, nie szkodzi. Ja tu przecież będę. Przy mnie ci wolno. A potem go zabijesz. Nie szkodzi. Przy mnie to zrobisz.
Może z nim iść trochę dalej. Mam znakomity wzrok i tak wszystko będę widział. Idź, idź. Panie Lancelocie, kazano mi się z panem pożegnać. Tak, Elzo, pożegnajmy się na wszelki wypadek. Wszystko się może zdarzyć. Walka będzie toczona całkiem serio. Chcę powiedzieć pani na pożegnanie, że kocham panią. Mnie? Tak, panią. Niech się pani nie gniewa. Myślałam, że pan by tak czy owak wyzwał Smoka. Na pewno, że go wyzwał. Nawet gdyby inna dziewczyna była na moim miejscu. Tak, ale dla pani jestem gotów go zdusić gołymi rękami. Chociaż bardzo się brzydzę. A więc pan mnie kocha? Bardzo. Aż strach pomyśleć. Pierwszy raz spojrzała mi pani w oczy. Jestem wędrowiec, człowiek lekki. Ale całe moje życie upłynęło wśród ciężkich walk. Ale zawsze byłem szczęśliwy i kochałem się często. Jak to często? Owszem, często. Chodzi sobie człowiek, brodzi tu i tam, walczy sobie. Zdarza się, że poznaje jakąś dziewczynę. Przecież te dziewczęta to wpadają albo w łapy rozbójników, albo w sakwę wielkoluda, albo na patelnię ludożercy. A te łajdaki zawsze sobie wybierają najlepsze dziewczęta. Osobliwie ci ludożercy. Zdarza się, że się człowiek zakocha, tylko że tamto to wszystko były żarty. Elzo. Czy ty nie masz aby zamiaru płakać? Mam zamiar. Gdzie powód? Żal mi. Kogo? Siebie i pana. Nie będziemy szczęśliwi, panie Lancelocie. Boże, dlaczego ja przyszłam na świat za takich czasów? Elzo, ja zawsze mówię prawdę. My będziemy szczęśliwi. Zuch, dziewczyna, już go ma w ręku. No tak, wcale nie jest głupia, wasza ekscelencja. Uwierz mi. Po co to? Ale będziemy. Będziemy chodzić po leśnych ścieżkach, byśmy weseli i szczęśliwi. Ty i ja i nikt więcej. Nie. I niebo będzie nad nami czyste. Nikt nie ośmieli się grozić nam stamtąd. To prawda? Prawda. I wszyscy będą nam radzi. Bo prawdziwi zakochani przynoszą szczęście. Co o niej tam kładzie w uszy? Kazania. Oświata to światło, a nieuctwo to mrok. Myjcie ręce przed jedzeniem i tak dalej. To Jarosz. To nic. Że nie dożyjemy do takiego szczęścia. Wszystko jedno. Już teraz jestem szczęśliwa. Te potwory nas pilnują. Nikt ze mną nie mówił tak. Nie był mój. Nie wiedziałam, że są na świecie tacy ludzie jak ty. Jeszcze niedawno byłam posłuszna jak psina. Nie śmiałam o tobie myśleć. Nie potrafisz pojąć, jak pogmatwane są uczucia w nas, biednych, zahukanych dziewczętach. Jeszcze niedawno wydawało mi się, że cię nienawidzę. A to ja. Tymczasem na swój sposób w sekrecie zakochałam się w tobie. Miły mój. Ja ciebie kocham. Jakie to szczęście móc to powiedzieć wprost. Co za szczęście. Boże. Walko, walko.
teraz pójść do niewiele. Widzisz ten nóż? Smok kazał, żebym cię tym nożem zabiła. Patrz. Szmatława dziewczyna. Jak śmiałaś! Ani słowa więcej. Ty wyobrażasz sobie, że ja pozwolę wyzywać mnie po tym, jak on mnie pocałował. Ja go kocham. I on cię zabije. Trudno. Trzeba będzie się bić. Zresztą, prawdę mówiąc, wcale tego nie żałuję. Właśnie niedawno wytrenowałem bardzo interesujący cios łapą w kierunku X. Zaraz to w praktyce wypróbujemy. Hej, straż. A ty idź do domu, głupiutka. A po walce porozmawiamy z całą serdecznością. To, co ja to chciałem powiedzieć. Aha, odprowadźcie tę panienkę i popilnujcie jej. Nie, błagam, nie rób tego. Oszczędzaj siły. Kiedy go zabijesz, przyjdź do mnie. A ja będę czekała na ciebie i będę powtarzała w pamięci każde słowo, któreś mi tu dziś powiedział. Ja ci wierzę. Przyjdę po ciebie. No i bardzo dobrze. Słuchaj, chłopcze, zdejmiesz tego strażnika z wieży i zaprowadzisz go do więzienia w nocy. Trzeba mu będzie obciąć głowę. Słyszę, jak ta dziewuszyna krzyczała na mnie. Mógłby później rozpaplać w koszarach. Zajmij się tym. I słuchaj, a później przyjdziesz i nasmarujesz mi pazury jadem. A ty czekaj. Słyszysz? Czekaj, kiedy się zacznie, nie powiem ci. Prawdziwe wojny zaczynają się znienacka. Zrozumiano? Witajcie, panie, przepraszam. Obróćcie głowę w tę stronę. A teraz w drugą. Doskonale. Panie, jestem czapnikiem, kapelusznikiem. Dziś przez całą noc pracowałem dla szanownego pana i płakałem ze strapienia jak to pachole. Dlaczego? Bo to taki tragiczny, wyjątkowy fason. To jest czapka niewidka. Wspaniale. No tak, ale kiedy tylko pan ją nałoży, to zaraz pan zniknie. I biedny majster nigdy nie zobaczy, czy jest panu w niej do twarzy, czy nie. Niech pan wierzy. Nie, tylko niech pan przy mnie nie mierzy. Ja tego nie zniosę. Nie, nie. Nie zniosę. Masz tu, całą noc kupiliśmy. Obejdzie się bez życzeń. Witajcie, panie Lancelocie. Jesteśmy pańscy przyjaciele, panie Lancelocie. Niech się pan nie gniewa, że mówimy razem. Od maleńkości pracowało się razem i tak się przyzwyczailiśmy, że i myślimy, i rozmawiamy jak jeden. Utkaliśmy wiele dywanów, ale najlepszy tośmy zrobili tej nocy dla pana. Dobry dywan. Jest to dywan latający. Wspaniale. No mówcie, jak się nim steruje. To jest kąt wysokości tam, gdzie wytkano słońce. To jest kąt głębokości tam, gdzie wytkana jest ziemia. A to jest... Smoczy kąt. Podniesie go pan i leci pan stromo w dół. Prosto na łeb wroga. Nie, nie. Proszę nam nie dziękować. Jeszcze pradziady nasze wciąż spoglądali na drogę ciebie wypatrujący. Dziadowie czekali. A my doczekaliśmy się. Jestem lutnikiem, panie Lancelocie. Ten instrument zaczął konstruować jeszcze mój pradziad. Z pokolenia na pokolenie pracowaliśmy nad nim, aż w ludzkich rękach sam się uczłowieczył. Będzie pańskim wiernym towarzyszem walki. Pańskie ręce będą zajęte trzymaniem miecza, ale on sam się sobą zajmie. Sam pojela i nastroi się, sam zmieni pękniętą strunę. Wreszcie sam zagra. Kiedy trzeba, będzie bisował i umilknie, kiedy trzeba. Dobrze mówię? Widzi pan? Myśmy słyszeli, wszystkośmy słyszeli, jak pan samotnie błądził po mieście i śpieszyliśmy się. Śpieszyliśmy, żeby pana uzbroić od stóp do głów. Myśmy czekali,
Czekaliśmy setki lat. Smok nas uciszył, więc czekaliśmy w cichości ducha i doczekaliśmy się. Niech go pan zabije i puści nas na wolność. Dobrze mówię? Lancelocie, popatrz sobie na mnie przed walką. Gdzie jesteś? Kto mnie uderzył? Kto mnie śmiał uderzyć? Ja, Lancelot. Lancelocie, gdzie jesteś? Dzień dobry panom. Wojna trwa już całe 6 minut. Właśnie. Na końcu jakoś nie widać. Idąc tutaj widziałam mrożące krew w żyłach zjawisko. Cukier i masło śmietankowe, blade jak śmierć, uciekały ze sklepów. No okropnie nerwowe produkty. Kiedy tylko usłyszą odgłosy bitwy, od razu się chowają. Dzień dobry państwu. Dzień dobry. Już okropnie przeciąga się ta walka. Było tak spokojnie. Komu ciemne okulary? Kto chce, może spojrzeć na pana Smoka jako czarnowidz. Wiecie, chłopcy, proszę do mnie. Smok pozwoli być czarnowidzem, a jakże? Komu? Wiecie państwo, na co pozwala sobie taki roznosiciel? To jest niesłychane. Mamo, a przed kim Smok ucieka? Ucieka, ucieka! Cicho! Wiesz, chłopczyku, nie ucieka, tylko manewruje. Właśnie. A dlaczego podwinął ogon? Podwinął ogon! Cicho! Słuchajcie! Ogon został podwinięty wedle z góry ustalonego planu. Dzień dobry państwu. Państwo mnie nie poznajecie? Ale pan się nie. Od wczoraj zmienił się pan nie do poznania. Jak to? Czemu? To za okropni ludzie. Dają gościnę obcym, psują humor panu Smokowi i jeszcze pytają czemu. To jest gorsze niż deptanie trawników. Osobiście nie mogę pana poznać od czasu, jak pański dom otoczyła straż. No tak to okropne. Ci głupi strażnicy nie wpuszczają nikogo do mojej urodzonej córki. Ale podobno Smok nie pozwolił nikogo do niej wpuszczać. No cóż, ze swojego punktu widzenia ekscelencja ma absolutną rację. Ależ Elza jest teraz sama. Ja nie mogę sobie znaleźć miejsca. Jak to, zwolniono pana z archiwum? Jeszcze nie. Więc o jakim miejscu pan mówi? Pan mnie nie rozumie? Używamy zupełnie różnych języków, proszę pana. Od kiedy pan zaprzyjaźnił się z tym przybłędą. Ogłaszam rozkaz. W celu zapobieżenia epidemii chorób ocznych i z tej jedynie przyczyny zabrania się patrzeć w górę. Co dzieje się na wysokościach, obywatele dowiedzą się z komunikatu. No tak, bardzo słusznie. Najwyższy czas. A dlaczego to szkodliwe patrzeć, jak go biją? Cicho! Komu interesujący instrument naukowy, tak zwane lusterko? Patrzy się w dół, a widzi co w górze. Każdy za drobną opłatą może zobaczyć pana Smoka pod swoimi stopami. Akurat go zobaczysz pod swoimi stopami. Już przestał zionąć ogniem, już tylko kopci. Nie, to bardzo przemyślny manewr. A moim zdaniem... Co pan? Uwaga, komunikat Rady Miejskiej. Walka zbliża się ku końcowi. Pan Smok nie miażdży wroga wyłącznie przez swoje zamiłowanie do walki. Jeszcze nie jest syt chwały i nie dość się napatrzył na cuda własnego męstwa. Tak, teraz to wszystko rozumiem. No słowo daję, ktoś go wali po kasłach, aż iskry leci. Chłopczyku, on ma 3 karki. No właśnie widzę, teraz ucieka na złamanie 3 kart. Chłopczyku, to złudzenie optyczne. Ja mówię, że złudzenie optyczne. Sam się często bije i wiem, kto kogo wali. Proszę panie, proszę zabrać stąd te dzieci! Nie wierzę własnym oczom. Ej, co się dzieje? No dajcie popatrzeć! Nie wytrzymam, on spada tutaj! Komunikat! Położycie za komunikat! Uwaga! Komunikat Rady Miejskiej. Wyczerpany Lancelot stracił wszystko i częściowo wzięty jest do niewoli. Jak to częściowo? A tak to. Tajemnica wojskowa. Pozostałe jego siły stawiają bezładny opór. Nawiasem, pan Smok zwolnił ze służby czynnej z powodów zdrowotnych jedną ze swoich głów, włączając ją w skład rezerwy pierwszej kategorii. Nadajemy przegląd wydarzeń na froncie. Punkt 1. Dlaczego 2 to właściwie więcej niż 3? 2 głowy trzymają się na 2 karkach, w sumie zatem mamy 4. To raz. Oprócz tego trzymają się one mocniej. Przegląd odracza się z przyczyn technicznych.
Nadajemy komunikat. Działania wojenne rozwijają się zgodnie z planami nakreślonymi przez pana Smoka. I już? Tymczasem tyle. Wydaje mi się, że straciłem 2/3 szacunku dla pana Smoka. Drogi przyjacielu, czy to prawda, że straż nie dopuszcza pana do pańskiej córki? Jednaczki, biedaczki, o cóż za ohyda! Czemu pan milczy? Czyżby pan się na nas obraził? Nie, ale jakoś mi głupio. Z początku nie poznawaliście mnie całkiem szczerze, a teraz tak samo szczerze jesteście mi radzi. Panie Szarlemań, aż strach pomyśleć, ile czasu straciłem na lizanie łapy temu jednogłowemu potworowi. Ile kwiatów mogłem wyhodować. A więc zacznijmy. Mieć tylko jedną głowę to rzecz ludzka i humanitarna, w najlepszym sensie tego słowa. Prócz tego to nadzwyczaj wygodne z czysto wojskowych względów. To znakomicie skraca front. Bronić jednej głowy jest 3 razy lżej niż 3. Precz ze smokiem! Precz ze smokiem! Precz! Precz! Smoczek! 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 Komu zabawkę? Smoczek wymoczek! Glasgow w piłszko nie. Bardzo dowcipne, smoczek wymoczek! Hurra! Nic nie robisz, tylko siedzieć w ogrodzie całe życie! Heniu, zacznij łagodnie, a potem rąbnij. Uwaga, komunikat. Proszę z łaski szanownych państwa posłuchać komunikatu. Na frontach dosłownie, no ale to literalnie nic ciekawego nie zaszło. Wszystko w jak najlepszym porządeczku. Ogłasza się stanik oblężeńka. Za rozpowszechnianie ploteczek będziemy rąbać głowy bez zamiany na grzywnę. Zrozumiano? Wszyscy do domów! Precz! Warta oczyścić plac! No, jak ci się podobało to widowisko? Ciii, kozynku cicho. Dlaczego się uśmiechasz, papo? Synku, władza sama wpadła w moje ręce. Wszystko świetnie się składa. Nieboszczyk takich wychował, że wieść będą każdego, kto weźmie w ręce lejc. Przecież dopiero co na placu. Głupstwo. Każdy pies lata jak szalony, kiedy go się spuści z łańcucha, a potem sam biegnie do budy. A nie boisz się Lancelota, papo? Nie, synku. Jest słaby. Wyczerpany walką. Chodźmy, napiszemy pierwsze dekrety. Najważniejsze to zachowywać się tak, jakby się nic nie stało. Panowie, uwaga, próba. Podaję tekst. Niech żyje pogromca Smoka. Niech żyje nasz władca. Słychać jego kroki. Uwaga. Raz, dwa, trzy. Niech żyje pogromca Smoka. Raz, dwa, trzy. Niech żyje nasz władca. Raz, dwa, trzy. Słychać jego kroki. Hurra, hurra, hurra. O sławny nasz wyzwolicielu. Akurat przed rokiem przeklęty, antypatyczny, niedobry, ohydyny sukinsyn Smok został przez ciebie zgładzony ze świata. Od tej chwili nam się żyje bardzo dobrze. My musimy... Zaraz, łaskawco, połóżcie akcent na bardzo. Tak jest. Od tej chwili żyje się nam bardzo dobrze. Nie, łaskawco, nie trzeba kłaść nacisku na A. W tym się słyszy jakiś dwuznaczny zaśpiew, proszę zaznaczyć raczej R. Tak jest. Od tej chwili żyje się nam bardzo dobrze. O, zatwierdzam ten wariant. Wiecie przecież, kim jest ten, który zabił Smoka. Jest to człowiek bezpośredni, aż do naiwności. Lubi szczerość i proste uczucia. Dalej. Nie wiemy wręcz, gdzie podziać się.
za szczęścia! Znakomicie. Stop, tu włączamy teraz coś takiego humanitarnego, umoralniającego. Pogromca smoka to lubi. Zaraz, zaraz. Mam. Nawet ptaszki ćwierkają weselej. Zło zniknęło, dobro zapanowało. Ćwir, 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 hura. Powtórzyć. Tak jest. Nawet ptaszki ćwierkają weselej, zło zniknęło, dobro zapanowało, ćwir, 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 hura. Smętnie jakoś ćwierkasz, mój łaskawco. Uważaj, żebyś za to sam nie musiał cienko ćwierkać. Ćwir, 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 hura. No, to już lepiej, dobrze. Pozostałe kawałki już żeśmy próbowali, tak? Tak jest, panie burmistrzu. Dobrze. Za chwilę pogromca smoka, prezydent Wolnego Miasta, zjawi się tu przed wami. Zapamiętajcie sobie. Mówić należy zgodnym chórem, ale jednocześnie z uczuciem. Humanitarnie, demokratycznie. To smok kładł nacisk na ceremonię, my nie. Patrz, rucz! Raczej, patrz! Jego ekscelencja prezydent Wolnego Miasta raczył iść korytarzem. Rucz, nasz kochasiu! Ach, ty dobroczyńco, zabił smoka! Pomyśleć tylko! Spocznij. Ekscelencjo, panie prezydencie Wolnego Miasta. W czasie mojego dyżuru żadnych wypadków nie było. Obecnych 10 osób w tej liczbie bezgranicznie szczęśliwych. Dzień dobry, panie burmistrzu. A to kto? Nasi współobywatele dobrze pamiętają, że dokładnie rok temu zabił pan smoka. Przybiegli z gratulacjami. Aha. No. No. Bez krępacji, bez krępacji. Raz, dwa, trzy. Niech żyje pogromca smoka. Raz, dwa, trzy. Niech żyje nasz władca. Stać. Stać! Stać! Dzień dobry, strażniku. Dziękuję, panowie. I tak wiem wszystko, co chcecie mi powiedzieć. Do licha nieproszona łza. Ale wiecie, mamy tutaj dzisiaj w rodzinie ślub, a ja muszę jeszcze coś niecoś załatwić, więc idźcie teraz, a później wracajcie na wesele. Koszmar się skończył i teraz to się żyje. Prawda? Hurra, hurra, hurra! Ano, właśnie. Niewolnictwo przeszło do legendy i oto odrodziliśmy się. No, przypomnijcie sobie, kim byłem za czasów tego przeklętego smoka. Chorym, wariatem. A teraz jestem zdrów jak rybka. O was nawet nie mówię. Pod moim przewodem jesteście zawsze szczęśliwi, uśmiechnięci, zadowoleni. Wolni, jak ptaszyny. No więc, lećcie teraz. Raźniej, raźniej. Henryku, odprowadź. Co tam u ciebie w więzieniu? Siedzą. No. A mój były zastępca? Męczy się. Kłamiesz. Jak Boga mego męczy się. Konkretnie. Aż mury gryzie. Dobrze mu tak. Mój portret mu pokazywano? A jakże. Co on na to? Płacze. Kłamiesz. Jak Boga mego płacze. To miłe. Miłe. A ci tkacze, którzy dali temu ten dywan latający? Uprzykrzyli mi się przeklęci. Siedzą na różnych piętrach, a stawiają się jednakowo. Co jeden powie, to drugi tak samo. Ale jednak schudli. U mnie to już się chudnie. A kowal? Znowu przepiłował kraty. Musiałem wstawić nowe, diamentowe. Dobrze, dobrze. Na tym nie wolno oszczędzać. Co on na to? Jest zaskoczony.
to miłe. Miłe. O, czapnik. Czapnik uszył takie czapeczki myszom, że koty ich wcale nie chcą ruszać. Nie może być. Dlaczego? Nie mogą nacieszyć oczu. A lutnik śpiewa, sieje pesymizm. Jak wchodzę do niego, to zatykam uszy woskiem. Słusznie. Słusznie. A co w mieście? Spokojnie. Tyle, że piszą. Co? Literę L na murach. Znaczy Lancelot. Bzdury. Litera L. Znaczy lubimy prezydenta. Znaczy nie wsadzać tych, co piszą. A dlaczego nie wsadzaj? Co jeszcze piszą? Wstyd powiedzieć. Prezydent Bydlak. Jego syn oszust. Prezydent... Nie śmiem wypowiedzieć nawet tego wyrażenia. Ale najczęściej piszą literę L. Co za dziwacy, dziwacy. Co im po tym Lancelocie? O nim wciąż wieści nie ma. Kamień w wodę. No. No i pal go licho. Przybył ojciec szczęśliwej oblubienicy pan archiwariusz Szarlemań. Jego mi właśnie potrzeba. Dziękuję strażniku. Proszę pracować dalej w tym duchu. Człowiek się stara. A starajcie się, starajcie. Panie Szarlemań, zna pan strażnika? Bardzo mało, panie prezydencie. Nie szkodzi, nie szkodzi. Być może będzie pan miał okazję poznać go bliżej. Brać go? Raz, dwa i brać. Jak to? No idź, Krzysz. Do widzenia. Do widzenia. Panie Szarlemań, zapewne zgadł pan, po cośmy pana wezwali. Rozmaite sprawy państwowe, co owo. Nie pozwoliły mi wpaść osobiście do pana, ale zapewne pan i Elza wiecie niechybnie z rozporządzeń rozklejonych w mieście, że dziś jej ślub. Tak, wiemy już o tym, panie prezydencie. My, mężowie stanu, nie mamy czasu na oświadczyny z bukiecikami, westchnieniami. Nie uciekamy się do propozycji, ale do rozkazu, jak gdyby nigdy nic. To bardzo wygodne. Elza. Uszczęśliwiona? Nie. A co, też pan na pewno uszczęśliwiona? A pan? Jestem w rozpaczy, panie prezydencie. O. Niewdzięczny. Zabiłem smoka, dałem wam... Bardzo przepraszam, panie prezydencie, ja w to nie mogę uwierzyć. Może pan może, jeżeli nawet ja w to wierzę, pan tym bardziej może. Nie. On po prostu nie chce. Ale dlaczego? Bo się droży. No dobrze. Dobrze, dobrze. No proszę, proszę. Proszę. Proponuję panu stanowisko mojego pierwszego zastępcy. Nie chcę. Bzdury, chce pan. Nie. Proszę się nie targować, nie mamy czasu. Mieszkanie służbowe, niedaleko rynku, obok parku. 153 pokoje, przy czym wszystkie okna wychodzą na południe. Bajkowa garza. A oprócz tego za każdym razem, kiedy idzie pan do pracy, otrzymuje pan delegację. Wraca pan do domu, wypłaca się panu urlopowe. Idzie pan w goście, też delegacja. Siedzi pan w domu, to płaci się panu jak za posiedzenie. Pan się zgadza. O nie. Nie zgadzam się. Czego więc pan chce? Chcemy tylko jednej rzeczy, panie prezydencie. Proszę dać nam spokój. A to dobre, dać spokój. A jeżeli ja mam taką chęć? I oprócz tego, z punktu widzenia interesów państwa, to bardzo słuszne! Pogromca smoka żeni się z uratowaną przez siebie dziewczyną. Dlaczego nie chce się pan zgodzić? A dlaczego pan nas męczy, panie prezydencie? Ja nauczyłem się myśleć. A to samo przez się jest już bardzo męczące.
Tu można zwariować. Nie. Nie można. Nie można. Wszystkie te choroby umysłowe to bałamuctwo. O Boże, jacy my jesteśmy bezsilni. Przecież to, że miasto nasze jest po tym wszystkim tak samo spokojne i tak samo posłuszne jak dawniej, to straszne. A co w tym takiego strasznego, no? Bzdury. Co? A może pan ze swoją córką zamierzacie bunt? Nie, nie, nie. Właśnie byliśmy teraz w lesie na przechadzce i wszystko żeśmy sobie już omówili. Jutro, kiedy ona zginie, ja też umrę. Jak to, kiedy zginie? No, no bzdury, no. I pan sądzi, że ona przeżyje ten ślub? Oczywiście. To będzie bardzo miła, radosna uroczystość. Inny to by się cieszył, że wydaje córkę za bogatego. Ale on też się cieszy. Ja jestem poważny, można powiedzieć taktowny człowiek, ale chociaż nie stać mi na to, żeby panu to powiedzieć prosto w oczy, ja jednak to powiem. Tak, powiem. Ten ślub to dla nas wielkie nieszczęście. Co to za metoda targu? Pozwoli pan, panie prezydencie, że ja odejdę. Pozwalam. Zechce pan tylko zapamiętać, co następuje po pierwsze? Na weselu zechce pan być pełen wesołości, wigoru i dowcipu. Po drugie, żadnych zgonów. Będzie pan żył tak długo, jak mi się to będzie podobało. Po trzecie, widzi pan ten spis? Jest tu 50 nazwisk. Wszystko najlepsi pana przyjaciele. Jeżeli zamierza pan bunt, wszyscy zginą bez wieści. Może pan iść. Co zameldował strażnik? Na nieboskłonie ani chmurki. A litera L? A czy to mało liter pisano za czasów Smoka? Niech sobie piszą dla nich, to jakaś pociecha. Nam nic nie szkodzi. Sprawdź, czy to krzesło nie jest zajęte. Co to, papciu, papciu znowu? Nikogo tu nie ma. On może wszędzie się wcisnąć, sprawdź. Co ty, papciu? Ty nie znasz tego człowieka. On jest napchany aż po sam czubek przesądami. Zanim wejdzie do domu z całą rycerskością, zrzuci swoją czapkę i wtedy warta go schwyta. Mógł mu się zmienić charakter. No. Kruszynko moja. Chłopcy, teraz porozmawiamy o naszych interesikach. Jesteśmy coś nie coś winien, słoneczko. Co znowu, babciu? Przekupiłeś trzech moich lokali, ażeby śledzili mnie, czytali moje papiery i tak dalej, i tak dalej. Co ty mówisz, pan? Nie przerywaj, świnko. Dałem im 500 z własnych funduszy, ażeby donosili ci tylko to, na co pozwolę. Jesteśmy zatem winien 500. Słońce. Nie, papo. Dowiedziawszy się o tym, dodałem im 600. A ja domyśliwszy się tego, 1000 knurku. Zatem saldo na moją korzyść. I nie dawaj im już więcej. Przy takich garzach faceci spaśli się, rozpanoszyli, rozbyczyli, tylko patrzeć, jak zaczną się rzucać na swoich ludzi. Co ty mówisz? Wiesz, co ci zaproponuję? A może by tak śledzić się wzajemnie? Jak w rodzinie. Jak ojciec z synem. Bez tych tam osób trzecich. Pomyśl, ile forsy się zaoszczędzi. Papo. Czy pieniądze w ogóle coś znaczą? A, no tak, tak, tak. Do grobu ich się nie zabierze. Tak. Przyjechała. Przyjechała nasza piękna cudna, cudami cała w jedwabiach. Nie, jednak ta władza to jest coś, co... Weź na spytki. Kogo? Elze, czy nie wie, co z tym Lancelotem? Ja posłucham tam z tyłu. Elzo, niech cię powitam. Prezydent się przebiera, prosił, aby mu wybaczyć. Pan niech zaczeka w holu, panie Charlemagne.
Siadaj w tym fotelu, Elzo. O, już tak dawno chciałem z tobą porozmawiać na osobności, tak po przyjacielsku, ze szczerego serca. O czym? O czym tylko chcesz. Nie wiem. Niczego nie chcę. Nie, to nie może być. Dzisiaj twój ślub... Zobacz, Elzo... I znowu muszę cię ustąpić innemu. Ale sama rozumiesz, zwycięzca smoka to zwycięzca przed nim chyle głowy. Ty mnie nie słuchasz. Nie, nie. Elzo, nie udawaj naiwnej panienki. Dzisiaj twój ślub. Przecież pamiętasz, my tak przyjaźniliśmy się w dzieciństwie, pamiętasz? Tak. I czy to jest możliwe, aby dzieci, które się tak przyjaźniły, nagle umarły? Czy to możliwe, aby we mnie i w tobie nic już z nich nie zostało? Nie, spróbujmy porozmawiać, jak za dawnych czasów, tak? Jak brat z siostrą. Dobrze. Chcesz wiedzieć, dlaczego cały czas milczę? Dlatego, że się boję. Kogo? Ludzi. Powiedz tylko, jakich ludzi się boisz. Wtrącimy ich do lochu, zaraz ci będzie lżej. No powiedz, kto taki. Nie, to nic nie pomoże. Pomoże, zapewniam cię. Sprawdziłem to w praktyce i śpi się lepiej. I apetyt się poprawia i nastrój. Widzisz, nie wiem, jak ci to powiedzieć. Ale ja się boję wszystkich ludzi. Ach, o to chodzi. Rozumiem. Bardzo dobrze rozumiem. Wszyscy ludzie w tej liczbie i ja wydają ci się okrutni, prawda? Być może mi nie uwierzysz, ale ja sam się ich boję. Boję się ojca. Boję się naszych wiernych sług. Udaję więc okrutnika, aby to oni mnie się bali. Jezu, wszyscyśmy się uwikłali we własną pajęczynę. Mów, ja słucham. Cóż ja ci jeszcze mogę powiedzieć? Z początku złościłam się, potem zmartwiłam, a potem wszystko stało mi się obojętne. Jestem teraz posłuszna jak psina. Można ze mną zrobić, co się chce. Kto to? Nie zwracaj uwagi, tam szykują ucztę weselną. Biedna moja droga siostrzyczko. Jaka to szkoda, że Lancelot zginął. To znaczy zniknął. Bez śladu. Wiesz, że ja dopiero teraz to zrozumiałem. To człowiek zadziwiający. My wszyscy jesteśmy wobec niego winowajcami. Nie, nie wierzę, że nie ma nadziei, aby tu jeszcze powrócił. Nie. Nie wolno nam tak nawet myśleć. Mi się wciąż wydaje, że jeszcze go zobaczymy. Nie. Czy ktoś nie słyszy? No, pewno, że nie, kochana, dzisiaj święto. Wszyscy szpicle mają wychodzę. Widzisz? Wiem, co się stało z Lancelotem. Nie. Nie mów, jeśli ci to sprawia ból. On umarł, Henryku. Wszystko skończone. Ura! Wszystko skończone, rządzę niepodzielnie. A teraz już nikt mi nie grozi. A kto ośmieli się teraz powiedzieć, że to nie ja zabiłem smoka? No kto? Dziękuję ci, Elzo. Podsłuchiwał. Oczywiście. I ty to wiedziałeś. Ale czy to możliwe, żebyśmy się stali sobie zupełnie obcy? Wiszujemy narzeczonemu i narzeczonej. Wszyscy niezmiernie się cieszą. Damy są oświetlone lampionami. Na ulicy jak wytrwa. Wszystkie winiardy klaszczą. Wszyscy się biją, klepnają. Racz się przyjąć ode mnie dzwoneczki. Co prawda dzwonią troszkę smutne, ale rano zwiędną i uspokoją się. Elzo, kochani, no postaraj się być wesoła, bo inaczej rozpłaczę się i zrujnuję sobie rzęsy, które mi się tak dzisiaj udały. Postaraj się. Elzo, przecież on jest lepszy niż smok. Ma ręce, nogi, nie ma łuski, chyba że na oczach. Przecież chociaż to prezydent, to jednak człowiek. Naprawdę, w jutro nam się wszystko opowiesz. To takie ciekawe. Będziesz mogła zrobić na tyle dobrego dla ludzi. Na przykład możesz poprosić narzeczonego, żeby usunął z wiesznika mojego papę. Wtedy papa dostanie dwa razy więcej pensji. Wszyscy będziemy tacy szczęśliwi. Wszyscy już są. Doskonale, siadajcie, panowie. Siadajcie.
dojdzie. Wyraźnie, wyraźnie, wyraźnie. Wszyscy siedzą? Doskonale. Momencik, panowie. Nie bierzcie się jeszcze do jedzenia. Momencik, najpierw weźmiemy ślub. Elzo, daj łapkę. Szelmutka kokietka, jaka ciepła łapka. No, mordkę wyżej, uśmiechnij się. Henryku, wszystko gotowe? Tak jest, panie prezydencie. Działaj. Marny ze mnie mówca, proszę państwa, i obawiam się, że to, co powiem, będzie nieco zagmatwane. Przed rokiem zarozumiały Przybłęda wyzwał na pojedynek przeklętego potwora. Specjalna komisja wyłoniona przez Radę Miejską ustaliła, co następuje. Nieboszczyk zuchwalec rozdrażnił tylko nieboszczyka potwora, raniąc go nieszkodliwie. Naówczas był nasz burmistrz, a obecnie prezydent Wolnego Miasta, heroicznie rzucił się na smoka i zabił go, już tym razem ostatecznie, dokonując przy tym rozmaitych cudów męstwa. Wdzięczne miasto postanowiło, co następuje. Jeśli przeklętemu potworowi oddawaliśmy najpiękniejsze nasze dziewice, to czy możemy odmówić tego prostego i naturalnego prawa naszemu wybawcy? Aby więc podkreślić wielkość prezydenta z jednej strony, posłuch zaś i uznanie miasta z drugiej strony, ja jako burmistrz dokonam teraz aktu zaślubin. Oblubieńcze, odpowiadaj mi wedle swego sumienia. Czy pragniesz wziąć za żonę tę oto dziewicę? Dla dobra ojczystego grodu jestem gotów na wszystko. Wszystko więc pięknie. A jeszcze pewna formalność. Oblubienico, oczywiście zgadzasz się zostać żoną pana prezydenta Wolnego Miasta. No odpowiadaj, dziewczyno, czy się zgadzasz? Nie. Piszcie, więc ona się zgadza. Nie ważcie się pisać. Elzo, nie przeszkadzaj nam w pracy. Ależ Henryku, ona wcale nie przeszkadza. Jeżeli panna mówi nie, to znaczy tak! Błagam. Elzo? Dajcie mi powiedzieć chociaż słowo! Elzo! Nie krzycz, Henryku. Panna młoda prosi o głos, udzielimy jej głosu i na tym zakończymy część oficjalną. Henryku, niech tam, niech tam. To sami swoim. Przyjaciele moi, przyjaciele. Dlaczego mnie dobijać? To jest straszny sen, kiedy bandyta podnosi na ciebie nóż. Możesz jeszcze ujść cało bandytę, ktoś zabije albo uda ci się wywinąć. Ale kiedy nóż bandyty sam rzuci się na człowieka, jego sznur podpełznie, aby związać ci ręce i nogi. Myślałam, że jesteście tylko posłuszni smokowi, tak jak nóż słucha bandyty. Ale okazało się, przyjaciele, że z was nie zgorsi bandyci. Opamiętajcie się. Nie. Czy to możliwe, że smok nie umarł, ale tak jak z nim często bywało, zamienił się w człowieka. Tylko że tym razem zamienił się w całe mnóstwo ludzi naraz. I ci ludzie mnie zabijają. Opamiętajcie się, ocknijcie! Czy nikt nie ujmie się za mną? Ja bym się ujął, tylko mama trzyma mnie za rękę. Oblubienica skończyła swoją orację. Życie trwa dalej. Jak gdyby nigdy nic. Mamo. Milcz, maleńki milcz. Jeść mi się chce. Tak więc małżeństwo zostaje uznane za... Bierz pan te przeklęte pieniądze. Ale dla... Dziękuję za służbę. On mnie zabije. On mnie zabije za wszystkie moje świństwa. Dziękuję. O! Idzie. Idzie tu korytarze. Kto? Ale dostaniemy za swoje, ale dostaniemy za swoje. Henryko, co to na... Nie wiem, niech się to trzyma, niech się... Ja mam dowody. Moja żona może zaświadczyć, że zawsze miałem wam za złe. Ja brałem od was pieniądze, ale tylko na tle nerwowym. Niech się to tak trzyma, jakby nigdy nic. Aha, dzień dobry. Co za niespodziany gość.
Tym niemniej serdecznie witam. Nie ma nakrycia, nie szkodzi. Ja będę jadł z płytkiego talerza, pan z głębokiego. Poznajcie się, gdzie goście. Na pewno coś im pospadało, siedział pod stołem. To mój syn Henryk. Panowie, zdaje się, już się stykali. Taki młody, a już jest burmistrzem. Bardzo poszedł w górę od czasu, kiedy smok został zabity. Co to pan? Proszę wejść. Proszę. Witaj, Elzo. Lancelot! Boże, ty żyjesz? Tak, Elzo. Nie. To niemożliwe. Co mi się zdaje. Chodź. Napij się wina. Nie, od nich nic nie bierz. Dlaczego? Odpocznij tylko i pójdziemy sobie. A więc kochasz mnie? Gdzieś był tak długo. Daleko, hen w czarnych górach. Byłeś bardzo chory. Przecież być śmiertelnie rannym to jednak bardzo niebezpieczne. A więc tęskniłeś za mną? Tęskniłem. A ja taka byłam nieszczęśliwa. Tu mnie dręczono. Nie może być. No, dlaczego się pani nie poskarżyła? Zaradziłbym. Wiem wszystko, Elzo. Wiesz? Wiem. Ej, wyzbij rani krok. No, dlaczego od razu tak ostro? Dlatego, że nie jestem już tak jak przed rokiem. Dałem wam wolność, a co wyście z niej zrobili? Jeżeli nie znajdę akceptacji, mogę iść na emeryturę. Pan już nigdzie nie pójdzie. Zupełnie słusznie. To wprost nie do pojęcia. Jak on się tu bez pana prowadził? Mogę panu doręczyć pełen spis jego zbrodni, które nie trafiły jeszcze do księgi zażaleń, ale już były zaplanowane. Milcz. Pan wybaczy. Jeżeli ująć sprawę głębiej, to ja jestem osobiście zupełnie niewinny. Tak mnie uczono. Wszystkich uczono. Tylko dlaczego ty zostałeś prymusem, bydlaku jeden? Chodźmy stąd, bo on używa brzydkich słów. Nigdzie stąd nie pójdziesz. Jestem tu już od miesiąca. Ej, Miller! Widziałem, jak płakał pan z rozczulenia, kiedy wołano na cześć prezydenta, chwała ci pogromco smoka. Tak, tak, to prawda, ja płakałem, ale ja nie udawałem, panie Lancelocie, nie. Ale pan wiedział, że to nie on zabił smoka. A tak w domu wiedziałem, ale na paradzie... Panie ogrodniku, pan uczuł lwią paszczę wołać wiwat prezydent. Uczyłem. Owszem, ale po każdym okrzyku lwia paszka pokazywała mi język. Myślałem, że dostanę fundusze na doświadczenia. Friedrichsen, czy to burmistrz zły o coś na pana wsadził pańskiego jedynaka do lochu? Tak jest. Chłopak ciągle kaszle, a w lochu wilgoć. Ale pan potem podarował fajkę z napisem twój na zawsze. Chciałem jakoś zmiękczyć jego serce. I co tu z wami robić? A pluń pan na nich. Daj nam pan żyć po dawnemu. My z Henrykiem świetnie sobie z nimi poradzimy. Bierz pan Elzę i idź pan. To będzie takie humanitarne, demokratyczne. Nie mogę. Wejdźcie, przyjaciele. Wyście mnie też bardzo zasmucili. Myślałem, że dacie sobie radę beze mnie. Dlaczegoście tak łatwo poszli do więzienia? Oni nie dali się nam opamiętać. Weźcie tych ludzi. Chodźmy. Sam sprawdzałem kraty mocne. Idziemy. To bzdury, to nie wiem. To jest humanitarne! Tak się nie zdarza. Uczęta, biedak, niepraktyczny, fantasta i nagle. Idziemy! Nie jestem już tak jak dawniej, Elzo. Ale ja cię kocham jeszcze bardziej.
Nie będziemy mogli stąd odejść. To nic. Czeka nas kłopotliwa i poprzednia robótka. Trzeba będzie zabić smoka w każdym z nich. A czy to będzie bolało? Ciebie nie. A nas? Z wami będzie trudniej. Tylko błagam pana, panie Lancelocie, niech pan będzie cierpliwy. Trzeba podtrzymać ogień. W cieple wszystko lepiej rośnie. Niech pan stosuje szczepionki. Chwasty usuwa ostrożnie, żeby nie uszkodzić zdrowych korzeni. Bo przecież jak się zastanowić, to ludzie także przy wszystkich zastrzeżeniach zasługują na troskliwą opiekę. Mm-hmm.